Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na dobrą sprawę do pierwszego live'a z nowego Reda, przynajmniej z tej odsłony Reda. Jedyne co widzę, gdzieś nam wraz z tymi błędami serwerowymi koń zaginął. Jeszcze patrzę, czy wszystko działa, bo to wiadomo, różnie bywa, trochę się nie widzieliśmy. Tu jest czyjś obóz, twój koń nie może cię znaleźć, znaczy my w ogóle naszego konia nie możemy znaleźć. Spróbuj, czy to jest obóz, to jest nasz obóz, ja nie poznaję obozów. Ja nie pomyślał. Biegniemy na misję, widzę już jedną różową, być może czerwoną kropkę, to jest chyba inny gracz online. W ogóle trafiliśmy na nockę na serwerze, ale to dobrze. O, jest koń, będziemy uratowani. Będziemy uratowani. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział poprzednich odcinków, no to myślę, że niewiele tutaj, czy będzie może odczuwać niewielkie zagubienie, aż tak bardzo dużo się nie działo, ponieważ to do tej pory głównie samouczek miał miejsce, chociaż no ten pierwszy może warto by było mieć za sobą. W najgorszym wypadku po live się nadrobi. Gdzieś to się w głowie chronologicznie ułoży i będzie dobrze. No i właśnie, kropki na mapie, może zobaczmy z daleka, nim się do nich zbliżymy. Jak się domyślam, to są inni gracze. Lord. Tutaj kolejni lordowie. Backflip. Aaron. Zobaczymy, ilu takich miniemy. Słyszałem, że trzeba też czasem na nich uważać, chociaż nie wiem, nie przetestowałem na własnej skórze, czy faktycznie może być tak, że ktoś nas złapie na lasce i okradnie? A jeżeli tak, to niech sobie łapie. Za wiele to zrabowania jeszcze na ten moment nie ma. Co do Darksiders, mocno myślę. Problem polega na tym, że jest grudzień. A w grudniu zazwyczaj są święta pod koniec. Zazwyczaj. No i musiałbym gdzieś znaleźć czas na zrobienie zapasów świątecznych, tak żeby nie wyszło, że wyjadę pod koniec grudnia i nic nie będzie na kanale. Znów jakbyśmy wrzucili Darksiders, Reda normalnego dokończyli, plus to jeszcze parę innych serii, no to mogłoby się okazać, że nie będzie czasu na zapasy. Więc no zobaczę, na ile uda się jakoś wolne w pracy zrobić, zrezygnować z czegoś i wyjdzie w praniu. A teraz wracajmy do naszej fabuły. Who's that, Harley? Who's that Batman? Hello, Mr. Jones. I said, who is that? Is that a kind man? Is that a good man? Is that a bad man? Is it the devil? Maybe it's all of them at once. Maybe there ain't no devil. There's no kindness neither. You is always a strange one, Harley. How is Mrs. LeClerc? About as you'd expect. I expect a lot. It's mighty bad business. LeClerc was a good man, a fine man. That he was. And this fella? Well, that's their business. Oh, that's the world's business. The world's business is kindness and gentleness and evil and brutality. What else is there, mister? Well, there's a whole lot else besides. Like lust and greed and stupidity. Oh. Mr. Jones is stupid. Oh, Jones is old. Oh, Jones has cooked himself in the sun. I know, I know. Get yourself something to eat. There's fellas need help. Maybe this fella can help them. Maybe. They're on the run. That ain't my business. My business is what they do hereafter. That's my business. Well, they certainly need money. Yeah, there's always money. Money for them is good, and money for them is not so good. But maybe they could first go see the sheriffs and see what work is afoot. I reckon, for now at least, we might as well try. The sheriff at Blackwater, he needs help. Not the fella that arrested you. That was the marshal. The police chief. He's a decent enough fella for all we know. Poor bastard is overrun and he don't want old Jones. There's a couple other sheriffs that need help. A fella from Valentine, he's at the Painted Sky Ranch. The Tumbleweed Sheriff's at the Tumbleweed Jail, and the Blackwater Sheriff, he's at Pike's Basin. Maybe that'll show us what kind of fella this is. Hmm. Go and pay them all a call. That's what I reckon. Maybe. I guess we will see. Meet me back here after you've seen them. Przeżyło cutscenkę. Już jest pod
Podstęp, postęp. A jeżeli chodzi o naszego bohatera, piękniejszego się nie dało zrobić. Ogólnie, o, ktoś chce, myślę, że ktoś chce nas, na lasso. Ogólnie chodzi o to, że gramy takim jakby zakapiorem, więc jakby nie tworzyć postaci, musi być brzydka. Więc starałem się najpiękniejszego z najbrzydszych stworzyć. Mam nadzieję, że w miarę to wyszło. Fajnie, przeżyliśmy cutscenkę, czyli coś mamy. Tylko gdzie łobuzy, my na koniu tyle mamy jechać i to na tym słabym koniu? Lepsza strona torów. Cóż tu mamy? Jeśli kapelusz pasuje, by spotkać się z komendantem z bloku ekipy. Na wolność wydostał się oszust i gdzie jeszcze mamy? I tam mamy. Czy my możemy już teraz? Myślę, że Staszek Jones, a tu Staruszek Jones. Chcąc zmienić postać gracza na honorową lub niehonorową, odwiedź staruszka, który pomoże ci za niewielką płatą. Okej. Okay. Jak są oznaczenie graczy na mapie, tymi takimi kropkami różowymi w tej chwili, czasem pomarańczowymi. Wolałbym nie pokazywać mapy, bo tutaj dotknięcie czegokolwiek może się wiązać z problemem. Jakby się nam... O! A tu też matchmaking jest. Please! You got to help me. I can't help you, mister. That's way out of my jurisdiction. My job is stopping folks from getting shot on these streets. You know that. She's my wife. She's my goddamn wife. They'll do terrible things to her. You've got to help me. Maybe these people can help you. Them? Sure. Why not? Most lost and kidnapped folks are found by bounty hunters and such like. Will you help? I'll pay. Handsomely. Wonderful. Wonderful. Yeah, Allison is the sweetest girl. She's quite a bit younger than me, you'll see. But better that way for wives, I found. But they took her. The outlaws, I believe. Up to Twin Rocks. Thank you. Thank you. Thank you! Trochę planeta małp tu wyszła. Bezdomni ruszyli na pomoc. Ta niezdolność mowy jest niezręczna. No cóż zrobić? Ale o, można nowych kolegów poznać. Fajne są te misje, ponieważ integrują, chociaż na chwilę, z jakimiś graczami. Nie wiem, czy ktoś nas zapamięta, ale ja pamiętam z pierwszej misji The Kinga. Znaczy, to był facet, czyli The King, może tak. Tylko zastanawia mnie, jeżeli misję można wykonać honorowo albo nie honorowo, to w jaki sposób mamy na to wpływ, jadąc w grupie? I czy oni wiedzą, że na przykład możemy wejść po cichu? Chyba się nie bawią w ten sposób. Panie, macie snajpera w drużynie? O! Żeby nie dali się zabić, żebyśmy my nie dali się zabić, bo tylko dwa zabójstwa są przewidziane na całą rozgrywkę. Ach, to nam trafił. Wyświetliłbym szczegóły, ale w trakcie walki to tak średnio trochę. Z tym trafianiem, czy my coś mamy? A właśnie, sokole oko, no niestety nie ma tego pięknego oznaczenia. Jeszcze trzeba pamiętać, ty się kryj, kolego. Ale my mamy chyba leczenie, jak korzystamy z tej mocy i kogoś trafimy. No tak, wspomniałem, w pierwszej kolejności będzie trzeba oznaczanie przeciwników sobie gdzieś z tych kart odblokować. To nawet bez zwolnionego czasu powinno dość dużo dać. Ciężko powiedzieć, czy inni będą mieli wpływ na decyzję. Być może wszystko zakończy się jakąś cutscenką, gdzie będzie można pogadać ze zleceniodawcą, niezależnie od tego, co tu inni wymyślą. Widzę, nie tylko ja podchodzę tak do tematu, ale trzeba jakoś zarobić na nasz nowy obóz. 9 centów? Ten wygląda, kapelusz chociażby mu zabrał.
9 centów, to w ogóle się opłaca ich ograbić? Chyba na dachu ktoś siedzi. He sent you, didn't he? He sent you. Well, I'm not coming. I can't go back to him. We're in love. Leave us be. Look, I'll give you all we have. It ain't much, but it's something. Just help us escape from here. Come on, please. I'm not going back. Cliff, you swore. You swore I wouldn't have to go back. They'll have to kill me to get to you. Come on, folks. Have a heart. Please. Pomóż, pomóż. Tak, czyli gracze głosują. I can't do it. Don't make me go back. I think they're gonna help us. Oh, thank you. Thank you. Come on. Wagon's outside. Money there too. He will have sent men to watch you people. They'll know you're trying to help us. Then we best be quick. No to mamy odpowiedź, w jaki sposób dokonuje się decyzji. Here's our wagon. They're getting us out of here. Gorzej jak się trafi na takich bezwzględnych. I będzie się tylko jednym, który chce honorowo postępować. Mogę jechać z tobą. Moment, modus, chodź za nami. Teraz nie wiem, czy powinniśmy na koniu, czy... Fill your chambers and watch the roads. His men will be close and they won't wait long after seeing us. We aren't safe until we're out of this valley. That's my husband, sending killers after killer. I don't know what you saw in the man. Very amusing. Najgorzej, że lepiej chyba było być w... czy też na koniu, tym bardziej, że już zostało tylko jedno życie w drużynie. Ktoś tu spadł? O, ja bym musiał zeskoczyć i na konia, bo widzę, że tutaj jechało się fajnie, ale niestety długo byśmy tak nie pociągnęli. Zmieniaj broń. Tym bardziej, że para zaraz by mogła zginąć. Tak. O. Docelowo przydałoby się zakupić nową broń na takie akcje. Bo niestety na raz nie ściągamy. No nie, ale co trzeba przyznać, ten tryb fabularny ma coś w sobie, fajnie wygląda. No i to chyba jest... największa zaleta rozgrywki online. A na tamte chyba bym nie zwracał większej uwagi, że istnieją. No to już mi się podoba, jak najbardziej. Czy najgorzej, że tam następni są. Czy ja właśnie kogoś skupiłem? Nie no. Chociaż ciekawe, jakby jechał na tym wozie do końca, jakby to wyglądało.
Why won't he leave us alone? How many more of them we gotta kill? He'll never leave us alone. He'll keep saying you kidnapped me until some other fool comes and kills you. Or me, or both of us. No. We'll run. Somewhere hot. Mexico. Australia. Here. Take this. Thank you for being a decent human being. Tell him we drowned. Or got hit by a train. Tell him to go hang himself. Tell him whatever you want. Just let us go. Cliff, isn't it all so romantic? Hyah! Zdecydowanie tak. Do domu wchodzi szykowny. Szykowny, bez koszulki, brzydki kobieta. Brzmi jak początek jakiegoś żartu, a to tylko opis misji. Otóż to. Idealne podsumowanie. No i proszę bardzo. Ranga szósta. Czy nam to coś dało? No mamy... A, myślałem, że kapelusz konia, znaczy głowę konia. Następna ranga. Niech będzie. Nagroda za rangi. A za piątkę co dostaliśmy? Stalowy rożek, jak rozumiem, na siodło. Strzelbę tłokową. Powoli, powoli do przodu. No właśnie, wpadli pod pociąg. No najgorzej, że wykonaliśmy parę misji, a już mamy 12% w fabule. Nie ma się co przejmować. Dopóki jest co grać. Teraz mamy większy problem na głowie, bo trzeba się jakoś przemieścić. A to nie takie proste. Dobry, dobry. Co więcej, mamy pieniądze w kieszeni. A nie wiem, z jakimi intencjami poruszają się tu inni gracze. I czy rzeczywiście mogą nas okraść. Kuni, gdzie jesteś? No dobra. Tak, mamy teraz pieniądze. Tu jest stacja, ale chyba... Disco, seria konfrontacji. To są te wszystkie właśnie Battle Royale i inne Royale. To nas specjalnie nie interesuje. No jedziemy tu. Widzę, dyliżanse są dostępne. Chyba pociągów jako tako nie ma. Szybka podróż, ale... Od miasta do miasta. I pewnie za pieniądze. O co chodzi w tej grze, którą ogrywamy teraz? To jest jakby tryb fabularny, który możemy, czy wręcz musimy wykonywać z innymi graczami. Jak widać, ktoś już czeka na miejscu. Tylko właśnie, jaka jest szansa, że w tym całym matchmakingu uda się zebrać całą grupę? Zobaczymy. Ciężko powiedzieć, czy wygląda jak GTA Online, bo sam ostatecznie nie grałem w GTA Online, ale sądząc z opinii, to chyba tak. Panie, bo noc już przyszła, jak my tu mamy misję wykonać? Brakuje tylko wąsa. No i brody 10 na 10 brakuje. You're an imbecile. A what? An idiot. I'm sorry. He said he wouldn't run away. Shut up. But please. But just shut up. They're gonna fire me. Oh, you get to keep your job, but they'll fire me, and they've got every right to fire me, 'cause I'm the idiot who employed you. Oh, look. Guests. Are you a moron, partner? Huh? Well, you can't be any worse than us. Because this idiot right here, just let the most notorious con man in the whole goddamn state walk clean out of a cell, clean out, and not a shot fired! Now, if you get him back for us, we'll happily pay you. How about that? Good. Good. Now see, what I figure is he's headed on down to Pike's Basin. So you go down the canyon and you get him. And I'm gonna beat this poor dumb bastard with a stick. And I'll try and join you on the other side. Come on. To chyba nie nasz koń. Się bałem, że ktoś... Ty, kolego, ty na modusa dosiadasz? Mhm.
Dobra. Chyba ktoś jedzie na naszym koniu. Cóż. No najgorsze zawsze ma taki stres, jak jest pomiń cutscenkę. Że większość będzie za tym, żeby pominąć. No i nie zobaczymy jej ostatecznie. Ale na szczęście nie było do tej pory takiej sytuacji. Kurczę, pożyczył sobie naszą brykę. Przynajmniej wiedzą, z kim mają do czynienia. O! No to ktoś zaczął już zabawę. No pięknie. A liczyłem, no trochę inaczej, że to rozwiążemy. Ja bym wolał za tym kamieniem stać. Mhm, no widzę, że system chwytania osłon się mocno nie zmienił. No szkoda, że akurat noc nam tutaj nadeszła. Nie, spróbujmy ten kamień jednak powrócić do niego. Bo tak naprawdę strzelamy w czarne plamy, się domyślam. Tak to na YouTubie wygląda, zresztą mnie niewiele lepiej. Spętaj bandytę, mam wrażenie, że ktoś tam jest, nie chciałbym zginąć. O właśnie, w sposób jaki to nasz kolega tu robi, ale wygląda na to, że to jest chyba jedyna droga na dół. To który go spęta? Udaj się do bandyty. Widzę, że drugi kolega nie próżnował, już wszystkich tam oskubał. No właśnie, multi, chodź, modus. No dobra, to nie wyglądało najlepiej. Panie, kto to wymyślił, że ta misja będzie w środku nocy się odbywała? O, o, jeszcze Tom Ukulele nie żyje. A zaraz i my zginiemy i będzie trzeba powtarzać wszystko na nowo. Taki to urok tych online'ów. Strzelaj! Nie mamy się gdzie schować. To nam przynajmniej życie trochę odnowiło. Usiadłbym za drzewem, ale to też nie takie proste. Panie, weź tu się połóż za tym kamieniem. No, to jest dobra kryjówka. Ale brakuje tego zwolnionego czasu i możliwości oznaczania przeciwników. Zawsze w stresujących sytuacjach się naprawdę dobrze zdawało. Co to za plusik przy naszym koniu? Mam nadzieję, że to nie oznacza żadnych większych problemów z nim. Ja chcę z tej misji na modusie wrócić. O, o! Wiecie co? Pakowałem się w tekstury, ale jest, żyje. Lepsze, że chyba zapomnieli o bandycie. Twój koń zaraz umrze, ale jest ubezpieczony chyba. Tak to tam działa. Tylko się dziwię, czemu jakakolwiek krzywda mu się wydarzyła, jak... Najgorzej. Musimy tam na bezpańskiego wejść. Czy ja mam nadzieję, że to tak ubezpieczenie działa, że na chwilę on nam co prawda zniknął, ale wróci niebawem. Chodź.
Załaduj, Amerykan. No i teraz tylko zadanie wrócić w jednym kawałku z tej misji. No i proszę, przez całą grę w podstawce... A, to każdy ma swojego bandytę? Przez całą grę w podstawce... Koń nam... nie zginął, nawet mu się większa krzywda nie zdarzyła. A tutaj chwila nieuwagi. No i jest jak jest. Dobra, mam... O, słyszę strzały. Nie wiem, na miejscu tego szefa to raczej bym się nie cieszył z tej sytuacji, jaka ma tu miejsce. Bo jak tak dalej pójdzie, to jeszcze parę razy przyjdzie mu spaść z konia. Leżeć. Look, let me go. Let me go. I've got money. I've got a lot of money. And I'll pay. I'll pay a lot. Hey, here's an idea. Take my hat. Put it on the dead guy over there. You take him in, as me, I go free, and you get rich. Oh, and I won't kill anybody else. I swear. I'm reformed. I'm a changed man. Please, please. I'm begging you, set me free. Have a heart. O kurcze. Have a heart. Odrzucamy ofertę. Czyli co? Kto go zabija? Jak wszyscy stanęli nad nim. Take me in then. You're too dumb to know a good deal when you hear one. Lepsze, że modus wrócił, tylko jedyne co mnie martwi, że zazwyczaj ten honorowy bądź niehonorowy wybór pojawia się w połowie misji. A my możemy nie dociągnąć. Jak mi się podobało Detroit? Dla mnie to jedna z lepszych produkcji tego roku, jak nie najlepsza. O. Dobra, nic nie możemy. Jedziemy za nimi. I gdyby to była bardziej gra niż taki interaktywny, jak to nazwać, nie do końca film, coś interaktywnego, to pewnie znalazłoby się w topce tego roku, w sensie nawet top 1, top 2, może i tak się znajdzie. Ktoś chyba upuścił naszą zgubę. Jestem pochowcem, gdzie jest nasz bandyta? A, ktoś go ma. My share of jail cells, but they never keep me very long. Take that as a threat if you want to. Hey there. Let me go. So you got him? Good. Real good. Look. Put him up on my horse there. I didn't do There's nothing. The money I promised you. Nice seeing you again, buddy. Name your price. It's gonna be even nicer. I've got money. Watching you die. I've got a lot of money. Just name your price and I'll make you rich. Oh, do be quiet. Come on, boy. See you later. Kto pierwszy po kapelusz? No dobra, to ja myślę, że jeszcze skoczymy, jeżeli serwer nie wysypie się, na ostatnią misję z tych tutaj honorowych, niehonorowych. I ten sam zamkniemy pewien wątek fabularny. Będzie można to gdzieś obrobić, wrzucić jako jeden odcinek. Dwa. Co z tego wyjdzie? Ambitnego. Jeśli kapelusz pasuje, ale fajnie też można zobaczyć często w komentarzach, czyta się bądź zły, zrób coś na przekór. A okazuje się, że inni gracze, z którymi się spotykamy, co prawda no próba jeszcze jest dość mała, żeby powiedzieć, że wszyscy, ale inni raczej dokonują również honorowych wyborów i jak mogą komuś na przykład odpuścić, to odpuszczają. Dobra, idziemy. To już chyba jest dobra pora, żeby zacząć misję. Przy okazji zobaczymy, czy ten cykl dobowy tutaj działa, czy nie działa. Jaką konsolę? No chyba... Najlepiej to PS4 Pro rzeczywiście. Ewentualnie zwykłe PS4.
a najlepiej to przejrzeć z gry. No, pewnie są też przypadki, w których i Xboxa by się opłacało. What are you gonna do about it, Sheriff? About what? My stolen property. Well, ain't much I can do about it. I ain't got the manpower to go after Bob Crawfish. Howdy. How do? I pay your goddamn wages, me and folks like me. I'm sorry, Mr. Arnsdale. Really, I am. There ain't nothing I can do about this. Now without more support and funding. Will you go for me? Wait, what? Go. See if you can retrieve my lawful property from some goddamn thief. Ain't nobody knows who took your stuff, mister. I seem like some kind of liar. Is that why you won't help me? No, but... Listen. Get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No. Not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them and bring them to me just down from Fort Riggs Station, and you will be handsomely paid. Sheriff? Mr. Arnsdale. Chyba ktoś tu powtarza misję. Bo tak bardzo chętnie zabrali się za pomiń. No i straciliśmy też jednego gracza. No dobra, kto jest ze wspólnikami? Jak i tak będzie, gorzej jak to kobiety. A przy okazji też witam serdecznie. Czy dom można sobie... Kurczę, no i poleciał na misję łobuz. Przegramy jeszcze przez niego. No nie. I weź tu graj teraz takimi. Poszedł do samego centrum całej tej walki. No niby żyje jeszcze. Być może lepiej od nas. Ale wyjątkowo mi się spieszy z tą misją. Jednak ta poprzednia ekipa była dla nas chyba bardziej dopasowana. Załatwianie problemów z daleka, po cichu. Momentu ktoś jakby szedł. O, tu więcej jakby ich szło. A może oni już wiedzą, co czeka, że trzeba jak najszybciej chatkę przejąć? Żeby później być bezpieczne w miarę. No nie. Madman nie żyje. Kunie biegają, karawana jedzie dalej, pieski szczekają, tak, tam coś. Widzę. Spętaj złodziei. No to rzeczywiście może być trudna misja. Bo to, że nie tylko jednego, ale każdy musi swojego spętać. Więc jeżeli któryś da ciała, to niestety. Chodź ty tu, grzeczny potworze, żeby nas tylko nie zabił w tym całym działaniu. Kuń, dasz radę. Nie ma szans. Rzucaj. Mamy go. Teraz tak. Mam nadzieję, że pozostali gracze też sobie poradzili z tym zadaniem, chociaż widzę, że jeden się jeszcze męczy. Kiedy kartridże RDR 2? Gdzieś widziałem. Były kartridże. Do czego to? Czekaj, kolego. Kurczę, najgorzej, że jeden się męczy. No nie mogę podnieść kapelusza. Najgorzej, że jeden się męczy. I nie wiem, czy bez niego będziemy mogli ukończyć misję. Zabierz złodzieja na tory. Zaczyna mi się podobać.
A nie, oni już ze swoimi leżą, ja tam się bałem o tego jednego. A my tu z opóźnieniem. Chociaż nie, dobra, wszyscy są w miarę na czas. Czyli wszyscy się zjechaliśmy dobrze. No i proszę bardzo, to na co czekaliśmy w głównej części, jeśli nie doczekaliśmy, no to jak tu pięknie się zeszło. Czyli kolega chyba tutaj pomógł temu drugiemu spętać jednego z buja, stąd to tak wszystko wyglądało. Jak podoba się nowy dodatek? Oj, bardzo, bardzo. Tak, obietnica ojca taka była średnia. Mowa oczywiście o This War of Mine. Tak, ten nowy jak najbardziej. Będzie głosowanie. No, wydaje mi się, że ci mogą wybrać tę niehonorową opcję. Hello, Clinton. Hello, Clinton. How have you been since we robbed you? Where's my property? I don't rightly know what you're talking about, yes, Clinton. Yes, you do. My fine collection of Staffordshire china gone. My paintings of scenes in Italy gone. My collection of photographs of fairies gone. It's all just a big mistake. Where are they? We invested in them together. You owed us money! I did no such thing. Where are my things? In the basement of your sister's house! My sister? Goddamn her to hell. Here. Here's your money. Kill these men, will you? In fact, don't kill them. Leave them on the tracks. Thieves! Niech będzie. Ale jakie długie zastanowienie było. Panowie, co robimy? I co? Każdy z nożem uwolni. Panie, ale to już pociąg jedzie. Każdy niech swojego oskuruje, będzie dobrze. For a moment, I thought you were gonna let that train ride right over us. Look, I ain't gonna pretend I like you or what you done, but you wouldn't kill a man in cold blood just on Clinton Arnsdale's say-so, so maybe you ain't all bad after all. You got what you came here for, didn't you? We all square here? Okay, we're square then. Let's go then. Our quarrel's with Clinton, not them. No i pięknie. Nowa ranga. Co nam dała nowa ranga? Mucha. Karabin. O, karabin czterotaktowy. To tak. To lubię. To lubię. Misje fabularne 37%. Czyli tak widzieliśmy. Tam mniej więcej po 12% z kawałkiem szło. No i znowu mamy zgłoszenie do naszego głównego kolegi. Ale tam też skoczymy na następnym live'ie. A tu sobie zakończymy naszą dzisiejszą przygodę. Fajne. Ten tryb fabularny jest faktycznie fajny. A inne są po prostu dodatkiem. Tylko, no, żeby ta fabuła była trochę dłuższa. Bo na ten moment zapowiada się, że tu w 10 godzinach nawet mniej się zamkniemy z tym. Ale jeżeli wierząc w to, co tutaj było w komentarzach, to niebawem wejdą nawet darmowe DLC, które rozszerzą tę przygodę i bardzo fajnie. No dobrze, to co? Tutaj kończymy na drodze, póki nas nikt nie zabił, póki nas serwer nie wywalił. Teraz jeszcze przeogromne dzięki. I piszącym, oglądającym, moderującym, Nightbotowi i jeszcze jeżeli kogoś zapomniałem, to również. I powtórkującym też. Dobrej nocy, dobrego dnia, trzymajcie się. Hej, hej.